Pani Aniu, zapytam na początek, skąd miłość do kronikarstwa? Czy to jest tak, że już, jak to się mówi, od przedszkola ubierała Pani się w takie buty kronikarza? Bo czasem już, kiedy mamy lat kilkanaście, tworzymy swoje pierwsze przecież pamiętniki. Pamiętniki, tak, ale miłość do kronikarstwa to, słusznie Pan stwierdził, nabyłam już w wieku szkolnym, szkoły średniej. Ja jestem absolwentką zespołu szkół elektrycznych i będąc uczennicą, zostałam poproszona przez nauczycielkę historii o poprowadzenie kroniki szkolnej. I wówczas z koleżanką zaczęłyśmy prowadzić tą kronikę szkolną i do matury taką kronikę tworzyłam w szkole. I jak był zjazd absolwentów, to oglądałam swoje dzieło z rozrzewnieniem. I rozumiem, że dobry pomysł został przejęty na czasy teraz seniora. Jak to się zrodziła sam pomysł, idea tego, żeby Państwo, no te swoje działania, jest ich ogrom, bo przecież te kroniki o tym świadczą, właśnie w ten sposób uwiecznić na kartach historii? To był mój pomysł. Kiedy powstał nasz klub, a powstał w październiku 2013 roku, ja zaproponowałam swoim kolegom, było nas wtedy tylko 15 osób, że może byśmy zaczęli w jakiś sposób tworzyć historię tego klubu w kronice, takiej tradycyjnej kronice. Spotkało się to z aplauzem i w związku z tym nasz opiekun z ramienia administracji osiedla Zaodrze, Marcin Duda, kupił mi pierwszą kronikę, tą najmniejszą. I tak zaczęłam tworzyć tą kronikę. Najgorzej było zacząć, jak to się mówi. Czy są tam też wydarzenia wcześniejsze, czy te dopiero, o których Pani mówi, prawie sprzed 10 lat, niedługo jubileusz? One są od początku, kiedy klub powstał, bo klub przy administracji osiedla istniał, natomiast nie było sekcji seniorów. Ta sekcja seniorów powstała właśnie w roku 2013 i od tego czasu zaczęła być tworzona ta kronika przeze mnie. 10 lat, w październiku teraz minie 10 lat i w tych kronikach no, znalazła się cała historia naszego klubu. Było nas 15 osób. W tej chwili zapisanych jest do klubu ponad 80, uczęszcza na stałe do klubu ponad 40 osób. Także klub jest spory. Proszę nam troszkę opowiedzieć o tym, co na tych kartach kronik uwieczniono. Czy to jest rzeczywiście taka praca, która wymaga też i systematyczności od Pani, bo seniorzy okazuje się są tak aktywni, że pewnie tych wydarzeń jest naprawdę dużo w ciągu roku. Bardzo dużo. Praktycznie są takie miesiące, że tydzień w tydzień jest jakieś wydarzenie. Na kartach tej kroniki uwiecznione są spotkania klubowe, gdzie przyjmujemy gości, przychodzą do nas zaproszeni goście z różnymi prelekcjami, spotkaniami. Na kartach kroniki umieszczone są nasze spotkania z okazji jubileuszy. Organizujemy dla naszych członków, którzy skończyli od 55, 60, 65, mamy 85-latków. Każdy taki jubileusz jest uwieczniony. Także na kartach kroniki znajdują się wszystkie nasze wyjazdy, a tych wyjazdów mamy sporo na różne wycieczki i w Polsce, i za granicą. No chcę powiedzieć, że ostatnio byliśmy na przykład w Czechach, chodziliśmy sobie spacerkiem w chmurach. Seniorzy dają radę. W naszym klubie organizowane są na przykład wernisaże, wystawiają się koleżanki, które malują. Nie ukrywam, że ja także wystawiam się, a ja jestem członkiem Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego i w związku z tym łączę pasję tak jednocześnie z drugą pasją, a mianowicie kronika. Chcę powiedzieć, że 95% zdjęć to są moje zdjęcia, ale nie tylko, bo ja układam wierszyki, ja maluję, ja ozdabiam. Jak Pan zauważył, ta kronika to nie są tylko zdjęcia i suche fakty. Ona jest bardzo kolorowa i chcę dodać, że w trzech tomach, bo są trzy tomy, nie powtórzyła się wizualnie ani jedna strona. Ja nie wiem, skąd ja biorę te pomysły. No coś, jakaś wena twórcza. I chcę powiedzieć, że zajmuje to bardzo dużo pracy.
Ja czasami mam tak, że 3, 4, 5 imprez odłożę sobie, wywołam zdjęcia i później zabieram się do pracy. I ta praca, jak otwieram kronikę, jak szykuję wszystko na stole w domu, to od godziny 5 czasami do godziny 12 w nocy, do 1 w nocy dopiero zamykam i czekam na następne imprezy. No to chciałem panią zapytać na koniec, czy na tych kronikach jest coś, moment, chwila, wydarzenie, do którego pani chętnie wraca, coś ciekawego, o czym dowiedzieliby się też i nasi widzowie teraz, być może anegdotycznego, być może coś takiego fajnego, coś, co zawsze pani mówi, no w tej kronice to jest taka wyjątkowa strona. Znaczy, wyjątkowej strony nie mam, bo one wszystkie są wyjątkowe. Naprawdę, proszę mi wierzyć, jak ja czasami biorę starszą kronikę, pierwszą czy drugą, bo przecież nasz umysł jest zawodny, my często zapominamy i otwieram i o, prawda? I nasz opiekun Marcin Duda któregoś dnia wziął starszą kronikę, otwierał i zadawał pytania, co było na przykład w tym i w tym dniu, a podpowiem i coś tam, prawda? Nie da się powiedzieć, co jest najfajniejsze. Każda strona jest fajna, każde wydarzenie, które zostało tam uwiecznione, jest po prostu jedyne w swoim rodzaju. No to gratuluję państwu, bo to też jest chyba taka, ten konkurs z taką swoistą motywacją do dalszej tego typu pracy, że są seniorzy i wiele tych kół seniorskich placówek, które robią te kroniki, które pozostaną dla nas, jak to się mówi, na wieczność. To też chyba taka fajna mobilizacja do tego, że dostrzegana jest państwa praca, także i taka. Ja się bardzo cieszę, że ona została dostrzeżona. Dodam jeszcze, że prowadzę stronę na Facebooku, także naszego klubu, także wszystkie wydarzenia, które są uwiecznione w kronice, są także na stronie facebookowej. Też ją prowadzę, jestem administratorem tej strony, no i też to zajmuje trochę czasu. Czyli nasz wywiad też będzie na Facebooku? Jeżeli dostanę materiał, to na pewno umieszczę. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, dziękuję, pozdrawiam.